Hej siemanko tu Miauska16 Witam was w kolejnym odcinku testowania piw na kanale dzisiaj piwem testowanym jest Waszczukowe świeży lager 5,4% alkoholu jest to oczywiście pół litra e, piwka e, tutaj mamy oczywiście informacje gorycz y, takie 2,5 słodycz moc bo no moc no nie wiem czy to jest mocne 5,4 no takie nawet 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 barwa jest, jest ona taka fajna, intensywna. Eee, przygotuję szklankę i naleję tego piwka do szklanki. Zobaczymy, jak wygląda fajnie ten kolor tego piwka. Szklaneczka przygotowana. Lejemy. Kolor, jakby takie zwykłe piwko. W ogóle piana fajnie się w tym piwie robi. Niektóre piwa w ogóle piany nie mają. Dziwne. W sensie. Ra, lałem raz jakiegoś browara, i ten browar w ogóle piany nie miał. Było dziwne piwo, strasznie. I ta piana w ogóle tutaj nie. Tutaj opada, ale powoli. Bardzo mi się to podoba. Pijemy. Rzeczywiście dobre. Jest tutaj ta nuta słodyczy. A ta barwa, jakby ją porównać z innymi browarami. No, możliwe że je, że się różni odrobinę, ale nie jakoś specjalnie od takiego typowego zwykłego browara. Kliczcie, ekstrakt tutaj z ogólnie 12,5. W, ogóle... w ogóle ten zoom jest niesamowity w tym telefonie. To jest kozak. Z tego browara mogę wam śmiało polecić. Niesamowity w smaku, pyszny, lekko słodki, bardzo mi podchodzi to, pi to piwko. Kupiłem je oczywiście w stokrotce. Kupiłem też drugie piwo do recenzji. Recenzuję je jutro, jeśli nie zapomnę. Jest to Amber Złote Lwy. Naprawdę fajnie. To jest kolejny craft browar. Też w stokrotce kupiłem. Tego jeszcze nie piłem Ambera, więc jestem ciekaw, ciekawski smaku tego piwka. W ogóle yy, postanowiłem też robić takie jak. Widz, jak te, przed chwilą widzieliście takie zapowiedź yy, browarów, energetyków, które będę dla Was testować, bo myśl, pomyślałem, że to będzie spoko, że będziecie widzieć, co będzie na kanale. <laughs> Jeśli chodzi o to piwo, fajne, przyjemne, słodkie, Prawdę przyjemny smak, taki. taki, czuć właśnie takiego prawdziwego krafta, nie jakieś szczyny typowe, jak na przykład yy, macie. Te mocne, nie mocne, tylko to półtora litrowe piwo z Biedronki, te takie szczyny takie, żeby się nawalić. Strasznie tych piw nie lubię. W sensie raz kupiłem, bo mnie ktoś namówił, mówi, że to jest dobre piwo, dobre piwo, piję piwo i. Kurna taka myśl. Co ja ku kurde piję, nie? Myślę, że się potem po po piję, potem pożygam, jakie tak na. wypiłem je na Hejnał. Półtora litra. Nie, sorry, litrowe to piwo jest, bo półtora litrowe piwo to było inne. Tamte, jak wypiłem litrowe, to. Chyba musiałem cztery razy siku robić, no tak, tak mnie, na, znaczy fajnie, bo mnie nawodniło ale, i przefiltrowało nerki, ale znowu ten smak był tak paskudny, że myślałem, że się pożygam po tym piwie, po wypiciu. Waszczukowe, o tym browarze nigdy nie słyszałem, to jakiś, jakiś nowy browar, albo po prostu nie zwracam na niego uwagi nigdy wcześniej, bo tak naprawdę pierwszy raz go widzę na oczy. Latuje tutaj mocna ósemka, 8 na 10, to jest dopiero piwko, bardzo dobre, chociaż wiadomo, takie piwka mogą kosztować znacznie więcej niż, niż zwykłe taki, yy, takie tyskie harna albo warka, jednak jak dla mnie to piwo zasługuje na, na taką właśnie dziewiątkę. Piwko dobre, polecam śmiało yy, kupić sobie właśnie tego browara jest bardzo dobry nie wiem co mogę tu dodać no jak go otworzyłem to piwo otwierałem, bo wcześniej otworzyłem żeby się, żeby spróbować tylko piwa to bomba smakowa, no to piwo jest niesamowite, a spodziewałem się czegoś gorszego prawdę mówiąc, bo zazwyczaj te piwa kraftowe, które niby super mega kraft, okazują się jakimiś tanimi śmieciami. W sensie, że smakowo, a tak naprawdę kosztują znacznie więcej niż zwykłe piwo. Także wielkie dzięki za oglądanie tego filmu. Lajkujcie filmy, udostępnijcie filmy, znajmiem zaprasz zapraszam Was także na poprzednie filmy, na następne. Hej, siemanko, natomiast znacie? Widzimy się w kolejnym filmie na moim kanale. Eee, Subskrybujcie, komentujcie. E, piszcie swoje propozycje proporu w komentarzach. Elo.